Drodzy Państwo, mam przyjemność prowadzić dzisiejsze seminarium naukowe i moderować go. To seminarium jest organizowane przez Uniwersytet w Krakowie we współpracy z Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim naszych panelistów, prelegentów, którzy zaprezentują nam dzisiaj temat poświęcony japońskiemu modelowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów politycznych, inwestycyjnych, ale też szeroko rozumianej gospodarki cyfrowej. Naszymi prelegentami dzisiaj są pan profesor Robert Jakimowicz, kierownik Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witamy, panie profesorze. Dzień dobry. Jest z nami również pani dr Katarzyna Senak-Kosmowska, adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego i ekspertka do spraw online marketingu i social media. Witamy panią doktor. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie również pana magistra Piotra Głogowskiego, asystenta w Katedrze Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Drodzy Państwo, witam wszystkich Państwa na dzisiejszym seminarium. Nasi prelegenci są ekspertami od Japonii, od gospodarki japońskiej, od różnych aspektów, czy to jeśli chodzi o taki wymiar czysto naukowy, ale też wydaje mi się praktyczny, bo niektórzy byli w Japonii wielokrotnie z tych naszych dzisiejszych prelegentów. Mamy takie osoby wśród naszych prelegentów. I chcielibyśmy właśnie podzielić się tą tutaj wiedzą, którą nasi prelegenci mają i też jakby zainicjować dyskusję na tematy związane z japońskim modelem gospodarczym. Na czym ten sukces polegał i polega i co można ewentualnie tutaj jeszcze rozwijać czy też kopiować, jak patrząc z naszej perspektywy europejskiej. Drodzy Państwo, w takim razie oddam głos teraz naszym prelegentom. Jako pierwszego chciałabym poprosić o głos pana profesora Roberta Jakimowicza. Chciałem panią profesor zapytać, ile ewentualnie czasu mam, bo zamierzam przedłużać. Dokładnie. Proszę w takim razie najpierw o syntetyczne takie zaprezentowanie tematu 15-20 minut. Następnie będzie dyskusja i będzie możliwość odniesienia się potem do tych różnych komentarzy i pytań. No ja ze swojej strony przede wszystkim chciałem podkreślić, że jestem politologiem, nie ekonomistą. No bo jakbym się uważał za ekonomistę, to by były jakieś wpadki. Nie chciałbym takich wpadek, także tu mnie można rozgrzeszyć. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o problemy azjatyckie, w tym Japonię, to interesuję się tymi kwestiami, badam je od kilkudziesięciu lat. Dzisiaj chciałem przynajmniej zasygnalizować sprawy takie jak gospodarcze wyzwania i zagrożenia w stosunkach japońsko-chińskich w XXI wieku. Oczywiście jeśli chodzi o te zagrożenia, to tylko chciałem na marginesie zasygnalizować, że wiążą się one z kwestiami politycznymi, które po dzień dzisiejszy nie zostały rozwiązane. Przede wszystkim tutaj sprawy wysp Senkaku, w Chinach znane jako Diaoyutai. Sprawę tutaj stosunków japońsko-tajwańskich, bo one niejednokrotnie tutaj, jeśli chodzi o władze Pekinu, ten rozwój stosunków ich uwierał. No i wiele tam jeszcze innych kwestii gospodarczych, między innymi sprawa podręcznikowa, czy wizyty na przykład premierów Japonii świątyni Yasukuni. Co prawda one są, nie są obecnie z tego co wiem kontynuowane, no niemniej jeden pewien osad został. Natomiast jeśli chodzi o oba te państwa, Japonię i Chińską Republikę Ludową, oczywiście są oni poważnymi graczami. No szczególnie tym poważnym graczem Japonia była w XX wieku i nawet przypuszczano w latach 80., że Japonia może być nawet zagrożeniem gospodarczym dla Stanów Zjednoczonych, że zresztą problemy i napięcia handlowe pomiędzy obu państwami tutaj występowały. No, natomiast decyzje, które zostały podjęte pod koniec lat 70. przez Deng Xiaopinga i rozpoczął się tutaj rozwój
reform gospodarczych, te reformy gospodarcze inne konsekwentnie są realizowane, no i z tego co wiem, no będą realizowane właściwie oczywiście w różnych okolicznościach do połowy obecnego wieku, między innymi kwestia chociażby modernizacji armii chińskiej, która w miarę szybko się posuwa do przodu. W każdym bądź razie ja tylko krótko chciałem się skoncentrować na stosunkach handlowych tutaj pomiędzy obu państwami, pomiędzy Japonią i Chińską Republiką Ludową, zasygnalizować tutaj sprawę inwestycji. To by była druga część i jeśli chodzi o trzecią część, związana jest ona z oficjalną pomocą gospodarczą, z oficjalną pomocą rozwojową przez tak zwanych ODDA, przez Japonię, która została zresztą stosunkowo niedawno zakończona, bo przy tej rywalizacji, która ma miejsce, rywalizacji gospodarczej między Japonią i Chinami i zresztą zmianą tutaj miejsca, jeśli chodzi o światowe potęgi gospodarcze, no Japończycy praktycznie doszli do wniosku, że nie ma jakiegokolwiek sensu teraz udzielić tej japońskiej rządowej pomocy dla Chińskiej Republiki Ludowej. No jeśli chodzi o obroty handlowe, to one zaczęło się tutaj pomiędzy obu państwami dosyć skromnie. Tutaj tylko bym zasygnalizował, że w 1972 roku przykładowo ich wartość wyniosła 1 118 000 000 dolarów. Natomiast już w 2001 roku, no czyli stosunkowo no, niecałe, jakbyśmy tutaj powiedzieli, 30 lat, wzrosły one do wartości 88 728 000 dolarów, czyli praktycznie wartość wzajemnych tutaj relacji handlowych wzrosła właściwie 79 razy, co jest dosyć sporo. Natomiast jeśli chodzi o japońskie inwestycje, to one mogły się rozpocząć, zresztą japońskie, jak i tutaj krajów zachodnich, jeśli no, zostałyby uregulowane tutaj prawnie relacje związane z tymi stosunkami, czyli przede wszystkim weszła tutaj ustawa o joint venture w Chińskiej Republice Ludowej, no i ta ustawa joint venture i porozumienia i przemiany, które wówczas się odbywały, no, umożliwiały tutaj przeprowadzanie inwestycji japońskich w Chinach, przy czym tutaj no, dla wielu firm japońskich to było opłacalne, przenosiły one swoją działalność do Chin i oczywiście jeśli chodzi o przykładowo deficyt handlowy z Chinami, na przykład jak mówimy o obecnym XXI wieku, to od samego początku tego wieku, właściwie po rok obecny, no, do powiedzmy 2021, są one ujemne, są deficytowe. Z czego to wynika? No między innymi takim obrazem tutaj jest sytuacja właśnie w latach 70., 80., właściwie 70., 80., 90. Tutaj pracownik na przykład japoński, któremu trzeba było zapłacić za wyprodukowanie takiego czy innego tutaj produktu, jakichś innych walorów, no kosztował tyle, co 20 robotników chińskich. W związku z tym, no tutaj jeśli chodzi o siłę roboczą, to ta siła robocza dla Japończyków była bardzo, jakbyśmy powiedzieli, tania. Dlatego masowo się japońskie firmy zaczęły pokazywać na terenie Chin kontynentalnych. No i główny eksport japoński to był eksport właśnie do Japonii. Tak się składało i stąd między innymi pojawia się tutaj kwestia tego deficytu, który ma miejsce zresztą po dzień dzisiejszy. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o japońskie inwestycje bezpośrednie, to przykładowo, jeśli chodzi o zeszły wiek, to w latach 1979-1989, no ich wartość wyniosła 2 437 000 000 dolarów. Natomiast w późniejszym okresie one były coraz bardziej dynamicznie rosły. Ich wartość w latach 1998 wyniosła już prawie 29 miliardów dolarów.
No, czyli tutaj, jakbyśmy powiedzieli, no jest no, duży postęp, no, między innymi ich wartość wzrosła, jakbyśmy tu obliczyli, ponad 12 razy. No, poza tym ważne były umowy, między innymi japońska tutaj, umowy dotyczące tutaj pomocy japońskiej, między innymi japońska oficjalna pomoc rozwojowa, która już pojawiła się w latach 1979-1999. No i w tym okresie czasu wyniosła ona tutaj ponad 17 miliardów dolarów. Przy czym trzeba tutaj podkreślić, że w dość istotnej części były to nisko oprocentowane pożyczki. Także nisko oprocentowane, ale niemniej były to pożyczki. Także ta forma tutaj głównie, jakbyśmy powiedzieli, dominowała. No, wśród tej pomocy między innymi pojawiła się tak zwana, jakbyśmy to nazwali, pomoc techniczna. No, ale w XXI wieku Chiny zaczynają stawać się potęgą gospodarczą. Czyli te reformy, które konsekwentnie były przeprowadzane przez przywódców chińskich, no dawały tutaj konkretne rezultaty. O ile w latach 70. Japonia, w latach 70. XX wieku była drugą potęgą gospodarczą, no to już w późniejszym okresie czasu, czyli no powiedzmy na początku XX wieku, spadła ona tutaj już na czwarte miejsce, czyli sytuacja zaczęła się zmieniać. Co było tego powodem? No między innymi powodem było pęknięcie tak zwanej bańki mydlanej. Czyli o ile znakomicie japońska gospodarka rozwijała się w latach 80., no to okazało się, że do pęknięcia tej bańki dochodzi na początku lat 90., w 1991 roku. Jeśli dodamy do tego kryzys azjatycki z 1997 roku, który rozpoczął się od Tajlandii, no to praktycznie bardzo trudno tutaj było wyjść gospodarce chińskiej na prostą. Natomiast znowuż pojawia się problem w pierwszej dekadzie obecnego wieku, czyli tutaj mówimy o kryzysie gospodarczym, kryzysie finansowym, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych. Dalej kolejny kryzys, który tutaj dotyka Japonię, to jest katastrofa w Fukushimie, czyli tutaj mamy 2011 rok. No tutaj na marginesie mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że wówczas rząd japoński zdecydował się wyłączyć wszystkie elektrownie atomowe, zaczął sprowadzić ropę naftową, gaz z Federacji Rosyjskiej. No, okazało się w dość krótkim okresie czasu, że no, wzrost zanieczyszczeń powrócił do lat 70. Tutaj konkretnego roku w tej chwili nie wspomnę, bo go nie pamiętam. W związku z tym zaczęto ponownie włączać elektrownie atomowe, no i tutaj Japończycy od atomu po prostu nie odejdą. Poza tym, no, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, o PKB, no to tutaj sytuacja się oczywiście pomiędzy obu państwami także zmieniała. Chociażby PKB tutaj Chińskiej Republiki Ludowej, no wzrósł już niedużo, to już nie były wzrosty dwucyfrowe o 6,6%. No to trzeba powiedzieć, że to jest najmniej od 1990 roku. No niemniej jednak mówiąc o PKB nominalnym Chińskiej Republiki Ludowej, no to jest ona druga po Stanach Zjednoczonych. Natomiast bierzemy pod uwagę, liczymy tutaj dolar jako parytet siły nabywczej, no to wówczas jest to pierwsza gospodarka na świecie. Oczywiście Chińczycy tutaj posiadają wiele kłopotów. No, gospodarka tutaj japońska została wyprzedzona w pierwszej dekadzie XXI wieku i właściwie obecnie gospodarka japońska jest mniej więcej czterokrotnie mniejsza niż gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej. Czyli tutaj mamy konkretne, jakbyśmy powiedzieli, no konkretne, proszę Państwa, wymiary, czyli no, gospodarka japońska zaczyna się kurczyć. Ja pomijam tutaj kwestie związane
z nieudanymi właściwie reformami, które były przeprowadzane w Japonii i zresztą te reformy głośno zapowiadane przez rządy japońskie no właściwie nigdy nie były konsekwentnie realizowane. Jeśli chodzi tutaj o PKB Japonii, jak ono się zmieniało, bierzemy pod uwagę PKB świata, to w 1990 roku PKB Japonii obejmowało 15% światowego PKB. No, czyli to było dość dużo. Tutaj przed właściwie wybuchem tego kryzysu, czyli tak zwanym wybuchem, rozpadem gospodarki japońskiej, czyli pęknięciem tak zwanej bańki Midlana. Czyli od tej pory zaczęły się problemy Japonii, konkretnie w 1991 roku, jak wspomniałem. No, natomiast, o ile to było 15% we wspomnianym roku, czyli 1990, to przypuszcza się, że w 2030 roku będzie to tylko już 2% światowego PKB. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że japońska gospodarka się marginalizuje. Natomiast jeśli chodzi, proszę Państwa, o Chiny, to w 2010 roku udział Chin w globalnym PKB no, wynosił już 9,4%. No i przypuszcza się, że to PKB chińskie będzie tutaj wzrosło. Różne są tutaj szacunki, koło 30% czy ponad 30% światowego PKB. Tutaj na marginesie chciałem podkreślić, że jeśli chodzi o XIX wiek, zwłaszcza pierwszą połowę XIX wieku, to największe PKB światowe były właśnie w Chinach. Sięgało, o ile dobrze pamiętam, właśnie tych 30%. Później oczywiście te problemy, które zaczęły się z krajami zachodnimi, wojny opiumowe, które prowadziła Wielka Brytania, no i w ogóle kwestia, jak to Chińczycy nazywali, ich upokorzenia przez wiele dziesiątków lat, no doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji. Pomijam tutaj oczywiście upadek dynastii Qing przez tą rewolucję Xinhua w 1911 roku, później Republika Chińska, wojna domowa później, która wybuchła w drugiej połowie lat 20. między Mao i Chiang Kai-shekiem, Jiang Jieshi, no i późniejsza wojna domowa, która miała miejsce już po II wojnie światowej, bardzo krwawa, 3 lata, no i ostatecznie w październiku 1949 roku Mao ogłasza na Placu Niebiańskiego w spokoju powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, proklamuje Chińską Republikę Ludową, no ale później wprowadza, w cudzysłowie bym to nazwał księżycowe reformy, no które doprowadziły właściwie do głodu, tak bym na marginesie podkreślił, bo to są różne szacunki, nigdy się nie dowiemy, ale dzięki reformom Mao prawie 40 milionów Chińczyków zmarło. Zmarło z głodu oczywiście. Także no, później próbowano to odkreślać. Pomijam tutaj kwestię oczywiście rywalizacji też ówczesnej rywalizacji chińsko-radzieckiej. Jeśli chodzi o oficjalną pomoc rozwojową, ja może tutaj bym podkreślił, że Chińczycy się bardzo zaangażowali. Ale zanim przejdę, to tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o jednej kwestii dosyć ważnej, jeśli chodzi o wartość handlu, bo o tym tutaj nie wspomniałem. No, w 2005 roku Chiny wraz z Hongkongiem właściwie zastąpiły Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o wartość tutaj wymiany handlowej wraz z Hongkongiem. Natomiast już jako same pierwsze wyszły tutaj jako najważniejszy partner Japonii w 2007 roku. Czyli generalnie, proszę Państwa, trzeba podkreślić jeszcze kolejną kwestię. Tutaj tak samo były przekroczone granice, jeśli chodzi o wartość handlu japońsko-amerykańskiego czy chińsko-amerykańskiego. Także tutaj Chińczycy zaczęli przodować. No, przykładowo, jeśli w 2012 roku handel Japonii z Chinami wzrósł do około 340 miliardów dolarów, to, proszę Państwa, ze Stanami Zjednoczonymi pozostał na poziomie około 200 miliardów dolarów. Czyli ten chiński partner, Chińska Republika Ludowa, no, tutaj odgrywa zasadniczą rolę.
Natomiast Japonia spada tutaj jako partner Chin na czwartą, na czwarte, piąte miejsce, czyli tutaj ta sytuacja w Japonii się pogarsza. Niemniej jednak, jeśli chodzi o te nominalne wartości związane z wymianą handlową, to one oczywiście ciągle wzrastają. No i tutaj na marginesie tylko podkreślę, że pomimo konfliktów tutaj politycznych między Japonią i Chińską Republiką Ludową, głównie tutaj 2010, 2011, 2012, no praktycznie gospodarka była ważniejsza, no i te problemy, jakbyśmy powiedzieli, były spychane gdzieś na plan dalszy. No także tutaj sytuacja gospodarcza, możemy powiedzieć, no z jednej strony się polepsza, ale z drugiej strony, patrząc na innych partnerów Chińskiej Republiki Ludowej, zupełnie inaczej wygląda. Przy czym jeśli chodzi o kolejną kwestię, o pomoc rozwojową, która udzielana była Chińskiej Republice Ludowej, no to Japonia tutaj jako donator w pewnym sensie dominowała, ale na marginesie tutaj wspomnę o takiej ciekawostce, że no Chińczycy w ogóle nie wspominali o tej pomocy. Także nie wspominali o inwestycjach. Jedna linia metra w Pekinie została całkowicie sfinansowana przez Japonię. No ale Chińczycy nie raczyli w ogóle w żadnych mass mediach wspomnieć, że Chińczycy na przykład taką inwestycję poczynili. Dotyczy to zresztą wielu różnych inwestycji. Również no tutaj można wspomnieć o jeszcze budowie szpitala w chińsko-japońskiej Pekinie, szpital tak zwany chińsko-japońskiej przyjaźni, który z grantu pomocowego został zbudowany. Też właściwie Chińczycy za bardzo nie wiedzą, jaki był wkład strony japońskiej i tak dalej, i tak dalej. Także ja tylko tutaj Państwu zasygnalizowałem pewne kwestie. Jeśli chodzi o ODE, to tylko wspomnę, że w 2005 roku wynosiła wartość tej pomocy 2 miliardy dolarów, ale to nie było dużo. Później oczywiście konsekwentnie ta wartość tej pomocy spadała. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie profesorze za to wprowadzenie, za takie naświetlenie tych różnych zależności społeczno-polityczno-gospodarczych. Teraz chciałam poprosić o głos panią, może byśmy przeszli w takim razie do pana Piotra Głogowskiego, który jeszcze nam ten wątek inwestycji zgłębi, a na końcu do pani doktor, dobrze? To bardzo proszę, panie magistrze. Tak, bardzo dziękuję. W takim razie ja może podejdę trochę inaczej do całej sprawy, mianowicie będę chciał mówić wątek polski, dobra? Między innymi, czyli właśnie jakie są możliwości polskie w Japonii, jak wyglądają te inwestycje, tak? I czy to, czy możemy mówić o tych relacjach gospodarczych polsko-japońskich, czy są one pozytywne, czy są one negatywne, czy mają one jakąś większą przyszłość? No i to właśnie pytanie jest otwarte, także ja Państwu będę chciał zaprezentować kilka takich przykładów. I od razu też zaznaczam, że nie wszystkie z tych przykładów będą pozytywne, ale to oczywiście też odpowiednio skomentuję, powiem dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tak jak zaznaczyłem na początku, będę starał się opierać na kilku takich przykładach, także one będą dotyczyły stricte właśnie takich relacji gospodarczych, czy też relacji biznesowych, możliwości związanych na przykład jak z Brexitem, czy te możliwości przez nas zostały wykorzystane, jeżeli chodzi o przyciągnięcie japońskich firm, czy też nie. Poruszę też aspekt chociażby wyścigu kosmicznego również, tak, czyli Polsy oraz jej japońskiego odpowiednika, czyli również czegoś, o czym mnie często się mówi. Zaznaczę też ważność umowy Japonii, Unii Europejskiej i Japonii, która została podpisana kilka lat temu, a która może być bardzo ważna dla stosunków bilateralnych, gospodarczych, o ile oczywiście polskie władze będą potrafiły to skutecznie wykorzystać,
jak do tej pory raczej tego skutecznie nie wykorzystują. To już jest taki komentarz, ale tak jak mówię, do tego dokładniej się również odniosę. Będę chciał poruszyć również temat polskiej reprezentacji oficjalnej, tak, czyli ambasadora Polski w Japonii, no i pewnego, no wydaje się, to są duże nadzieje związane z ambasadorem, który został mianowany już 3 lata temu, ale no pewnego niezrozumienia ze strony Polski, jak to wygląda, zwłaszcza w takim kraju jak Japonia, który jest no, pod wieloma względami bardzo konserwatywny oraz ceniący sobie bardzo, bardzo, dosłownie bardzo relacje międzyludzkie. Także im częściej ambasador jest zmieniany, tym jest to jest to niekorzystne dla Polski o wiele bardziej, aniżeli na przykład byśmy mówili o innych regionach świata, na przykład Unii Europejskiej, czy gdybyśmy chcieli odwołać się też do Ameryki Północnej czy Ameryki Południowej. W każdym razie, zaczynając, tak jak mówię, bardziej merytorycznie też te tematy omawiać, które Państwu zaznaczyłem na początku, możemy wrócić do roku 2019, do września, do sierpnia, kiedy Boris Johnson jest premierem, cały czas oczywiście jest, wtedy jest premierem Wielkiej Brytanii. Wiemy już, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. No pytanie jest oczywiście, jak ten Brexit będzie wyglądał wtedy, te negocjacje cały czas się toczą, czy będzie to jakiś twardy Brexit, czy będzie to jakaś umowa podpisana między wspólnotą a Wielką Brytanią. W każdym razie te rozmowy oczywiście się toczą, a z drugiej strony mamy firmy japońskie, które przecież obecne są na rynku brytyjskim. No i tutaj chociażby zaznaczając tak zwaną Wielką Trójkę, tak, czyli mamy Honda, Nissan i Toyota, czyli producentów samochodów. Wtedy już Honda zapowiada, że będzie opuszczała Wielką Brytanię. No wiadomo, jest to pod względem prawnym też związane pewnej wygody, tak, takiej unifikacji prawa w Unii Europejskiej. No jak będzie w Wielkiej Brytanii, jest to cały czas niewiadoma. W każdym razie no, państwa starają się wspólnoty zachęcać, tak, przyciągnąć, aby ta inwestycja trafiła akurat na ich terytorium. Do Polski nie trafiła, to musimy od razu powiedzieć. Te zabiegi nie były jakieś z naszej strony bardzo też skutecznie prowadzone. Trzeba również zaznaczyć, że to z perspektywy japońskich firm największymi beneficjentami w Unii Europejskiej stała się Holandia. Tam się przyniosło Sony oraz Panasonic oraz Niemcy, tak, gdzie jednak ten sektor japoński bankowy, na przykład Sumitomo Mitsui Banking Corporation, wyszedł z Wielkiej Brytanii, z Londynu i ulokował się w Niemczech, także to jest dosyć istotne. Z naszej perspektywy, tam gdzie mieliśmy największe szanse, aby te inwestycje japońskie przyciągnąć, to na pewno sektor samochodowy, tak? Wiemy, że że w Polsce jest wielu producentów samochodów, więc nie jest to coś dla nas całkowicie nowego. Na pewno to, co jest istotne w Polsce i co też japońskie firmy czasami przyciąga, to są oczywiście specjalne strefy ekonomiczne, o których też powiem z perspektywy japońskiej, jeżeli mi starczy czasu, ale mam nadzieję, że tak się stanie. W tym miejscu, a propos właśnie Brexitu i możliwości Polski, warto zacytować ówczesnego prezesa Japońskiego Instytutu Inwestycji Zagranicznych, Miyamoto Hiromichiego, który powiedział, i teraz postaram się zacytować, że Polska z pewnością będzie odgrywać znaczącą rolę jako europejska baza przemysłowa po Brexicie, ale musi przedstawić korzystną strategię oraz zachęcić między innymi ulgami podatkowymi, korzystnymi kosztami najmu czy infrastrukturą. No, do tej pory niestety to nie udało się tego zorganizować. W każdym razie no, cały czas te możliwości są, ponieważ firmy japońskie raczej decydują się, i to też nie mówię o tych największych, tak, które wymieniłem, Sony, Panasonic czy też Toyota, ale są też mniejsze firmy, które decydują się mimo wszystko na opuszczenie cały czas Wielkiej Brytanii i gdzieś skierowanie tej swojej produkcji, prawda, do Zjednoczonej Wspólnoty. O tym musimy pamiętać. Wspomniałem również Państwu na początku o bardzo ważnej
umowie, a raczej dwóch umowach, tak? Czyli mamy 27 września roku 2019, Unia Europejska podpisuje z Japonią pakt o kooperacji infrastrukturalnej, no, który jest takim drugim dużym porozumieniem podpisanym w przeciągu jednego roku, ponieważ rok wcześniej, w 2018, Unia Europejska podpisuje no, taki jeden z najbardziej, inaczej, najbardziej znaczący pakt handlowy w kontekście wielkości rynku, tak, czyli Unia Europejska z Japonią, czyli EU-JEPA. To jest coś bezprecedensowego. Wcześniej nic takiego nie miało miejsca. No, w niektórych mediach niektórzy specjaliści komentują, że jest to tak zwana odpowiedź, prawda, japońska na chińską inicjatywę jednego pasa i szlaku. Na ile ona będzie efektywna w dłuższej perspektywie, no tego nie wiemy, tak? A czy już teraz możemy sprawdzić, w każdym razie wtedy to była taka duża nadzieja, prawda, że te ułatwienia inwestycyjne, ułatwienia handlowe, cła i wszystkie związane z tymi obostrzenia złagodzone, które zostały, no przyczynią się do tego, iż ta wymiana handlowa ulegnie intensyfikacji między wspólnotą a Japonią, no i oczywiście między poszczególnymi państwami, z tym, że tu raz jeszcze to państwa muszą też trochę zadziałać, żeby było można mówić o sukcesie, tak, o tym, że ta umowa przyczynia się również dla gospodarek narodowych, tak byśmy mogli sobie to nazwać. Z kolei na pewno, jeżeli chodzi o tą umowę, to polski sektor OZE ma szansę gdzieś w Japonii zaistnieć, ale tutaj też myślę, że nie będziemy się w to aż tak bardzo zagłębiać z racji czasu. Przejdźmy w takim razie sobie do kolejnego przykładu, tak? Czyli politycznego, ale również bardzo związanego, bardzo istotnego, jeżeli chodzi o gospodarkę. Zaznaczałem Państwu, że w 2019 roku, 1 października, powołany zostaje nowy ambasador i wtedy przez ówczesnego jeszcze ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i zostaje tym ambasadorem pan Paweł Milewski, który no, zastąpił na tym miejscu poprzedniego ambasadora, który skończył swój urząd opuścił 2,5 roku wcześniej. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Japonię, bo tak jak właśnie też zaznaczyłem, te kontakty międzyludzkie w Japonii są szalenie istotne. I taki wakat dwuipółroczny, no mimo że oczywiście tam jest pewna ciągłość, wiemy, że dyplomacja czy obsadzenie placówek dyplomatycznych charakteryzuje się tym, że one zawsze są przez kogoś zarządzane. W każdym razie nie było ambasadora przez 2,5 roku, co przez stronę japońską oczywiście zostało również odnotowane. Należy wspomnieć może też trochę o relacjach bilateralnych między Japonią a Polską, bo które są dobre, tak możemy powiedzieć. Nie ma większych sporów, tak, na linii Warszawa-Tokio. Jest to raczej spokojna placówka, jeżeli chodzi o jakieś kryzysy czy trudne sprawy, jakieś tam zaszłości historyczne. Także to na pewno jest trochę spokojniej. W każdym razie, jeżeli chodzi o podpisywanie umów już stricto polsko-japońskich, no powinniśmy wrócić do 2015 roku, kiedy Polska i Japonia podpisują program Jedź i Pracuj. Jest to dosyć prestiżowy program, zwłaszcza z punktu widzenia japońskiego, ponieważ nie pamiętam jak jest teraz, ale na rok 2020 stan był taki, że Japonia tylko z 23 państwami na świecie podpisuje taką umowę. Polska była sygnatariuszem 13 i spośród państw Unii Europejskiej 7. Ten program jest o tyle istotny, że dla młodych osób, nie pamiętam do którego roku życia, chyba 27 bądź 30 może, ale mogę się mylić, po prostu jest ułatwione uzyskanie wizy, pracowanie, zwiedzanie kraju. Także jest to coś, co oczywiście miało na celu przyciągnąć osoby z zagranicy, które powinny mówić o Japonii oczywiście przyjemnie, korzystnie, Japonia jest przyjaznym krajem jak najbardziej, więc coś takiego powinno zostać później przez nich po powrocie przedstawione. Kolejna umowa, która również była dosyć
powinna być bardziej istotna, ale nie była. Tak? To jest rok 2017. Minister, ówczesny minister spraw zagranicznych Japonii, Fumio Kishida oraz jego odpowiednik, ówczesny nasz, czyli minister Wiktor Waszczykowski, podpisują plan działania na lata 2017-2020 na rzecz implementacji partnerstwa strategicznego między Polską a Japonią. Tak? Czyli to miało być coś naprawdę znaczącego, były tam odpowiednie zapisy. No, mamy rok 2022 i już teraz z perspektywy możemy zauważyć, że nie wszystkie założenia zostały wykonane i nie wszystko udało się zrobić. Także no, to jest pewien problem, no, czyli zaznaczając, iż te intencje jak najbardziej są, ale nie zawsze one dobrze wychodzą. Przejdźmy w takim razie, znów trzymając się trochę tej takiej oficjalnych reprezentacji, tak, Polski w Japonii czy Japonii w Polsce. Musimy pamiętać, iż działa cały czas Polska Izba Gospodarcza w Japonii, która została założona w roku 2007, a zakres jej zagadnień można określić jako bardzo, bardzo obszerny. Tak? To było od promocji przez edukację, poprzez tworzenie analiz, a na zakresie informacyjnym kończąc. Gdybyśmy mieli ocenić z perspektywy czasu, jak wyglądała ta praca Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii, no, na początku faktycznie te efekty gdzieś tam były widoczne, tak? Pojawiały się analizy, teksty, można było zobaczyć, że coś jest na rzeczy, że coś się dzieje. No, obecnie od kilku lat ta aktywność spada sukcesywnie, tak? Brak jest większej ilości analiz. To nie znaczy, że one mają się pojawiać jakoś często, tak? Ale niestety nie są one tak istotne, jak to było na samym początku. Należy wspomnieć również o takim japońskim odpowiedniku, tak, czyli japońskiej organizacji handlu zagranicznego, która posiada 73 biura zagraniczne w 55 krajach, w tym w 13 krajach europejskich i w Polsce oczywiście również to biuro jest. No, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o aktywność tego polskiego odpowiednika, no niestety jest, moglibyśmy ocenić jako niewystarczający. To jeżeli chodzi o oficjalne takie biura ułatwiające, czy mające ułatwić relacje gospodarcze bilateralne. Warto w tym momencie również wspomnieć o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oczywiście oraz o Izbie Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. To nie jest państwowe, więc to też musimy sobie zaznaczyć jak najbardziej. W każdym razie no, są to instytucje, które powinny ułatwiać, tak, te relacje pomiędzy przedsiębiorcami chociażby. Tak też często się dzieje, także też nie możemy powiedzieć, iż no, ta działalność jest bardzo ograniczona. Na pewno ona jest niewystarczająca i powinna być bardziej efektywna, kiedy prześledzi się zwłaszcza dane. Zaznaczyłem Państwu też na początku, że będę chciał poruszyć, ale to też krótko, taki temat, o którym się nie mówi bardzo często, no, ponieważ on nie jest na razie aż tak bardzo istotny, no, czyli kooperacji, której na razie nie ma, ale jest pewien potencjał, tak, czyli pomiędzy Polską a japońskim odpowiednikiem, czyli Japońską Agencją Eksploracji Kosmicznej, która podpisała kilka lat temu z odpowiednikiem europejskim umowę. No a jak wiemy, Polska jest członkiem tejże rodziny, powiedzielibyśmy, organizacji kosmicznych europejskich. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że zwłaszcza z punktu widzenia sukcesów, które są odnoszone przez polskich inżynierów z zakresu właśnie no, nowych technologii również, ale tego, iż oni bardzo często wygrywają w różnych konkursach związanych, czy to gdzieś z misjami marsjańskimi. Także dobrze byłoby, aby no, ta nasza młoda, bardzo, no i nie do końca zawsze dobrze zarządzana, czy dobrze działająca Polska gdzieś tam spróbowała się odnaleźć, zwłaszcza, że jej japoński odpowiednik podpisuje umowy też bilateralne, czy to ze Szwedzką,
czy ze szwedzką na przykład, czy niemiecką agencją kosmiczną francuską, także o tym też warto pamiętać i zwrócić właśnie uwagę na te możliwości, które są. Nie do końca one są oczywiście wykorzystywane, ale to też właśnie nie znaczy, że tego być nie powinno. O tym musimy sobie oczywiście pamiętać. Kolejna taka sprawa, o której mówiło się jeszcze 2 lata temu, kiedy mieliśmy do czynienia z początkiem epidemii COVID-19. No otóż w niektórych mediach można było przeczytać, prawda, że w Japonii masowo wykupuje się polskie alkohole wysokoprocentowe, tak, w tym spirytus między innymi. No, on jest w Japonii, nie powiem, że popularny, ale ogólnodostępny. Raczej tak jak jedna z polskich wódek, czyli żubrówka, ona jest też w Japonii bardzo popularna. Można ją kupić w przeciętnym takim sklepie wielkoformatowym. W każdym razie też, dlaczego o tym wspominam? Otóż jest to pewien potencjał na pewno dla polskiej branży spirytusowej. Jakbyśmy mogli to najlepiej zobrazować? Może w ten sposób, tak? Czyli wymiana handlowa pomiędzy Polską a Japonią między rokiem 2015 a 2018, jeżeli dobrze pamiętam, to było mniej więcej 3,9 miliarda dolarów, tak? Z czego eksport wynosił 600 milionów. No to możemy zauważyć oczywiście, że ta dysproporcja jest. Ten bilans handlowy jest negatywny, jeżeli chodzi o Polskę, ale to też jest, wydaje mi się, bez zaskoczenia z naszej strony. W każdym razie to, co jest bardzo istotne, tak? To, że w całości tej wymiany handlowej i polskim eksporcie, czyli w tych 600 milionach dolarów, przepraszam, dolarów, jeżeli chodzi o wyroby spirytusowe, to jest 0,15% całości, tak? Czyli około 1,5 miliona dolarów. To jest bardzo, bardzo niewiele, także na pewno gdzieś jest również ten potencjał, aby postarać się na japońskim rynku zwiększyć dostępność polskich alkoholi. One są akurat dobrze odbierane, te, które są, tak? Jest ich niewiele, ale jeżeli już są, to Japończycy akurat sobie je cenią. No, trzeba pamiętać oczywiście, że japoński rynek jest bardzo hermetyczny, a nie wszystkie przedsiębiorstwa są przygotowane, prawda, do zabiegania o japońskiego klienta. To są te różnice kulturowe, które również są jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo istotne. Także o tym też Państwu chciałem gdzieś tam zaznaczyć. I teraz myślę, bo zostało mi jeszcze 2 minuty, także nie wiem, czy coś jeszcze w tym momencie powinienem dopowiedzieć, czy też raczej zakończyć i poczekać na ewentualne pytania. Mam nadzieję, że one się pojawią. To może tak, na zakończenie, dobra? Tak, żebyśmy to sobie zwieńczyli też jakimś optymistycznym akcentem, o którym raczej też nie mówi się. Nawet u nas przeszło to praktycznie bez echa. Otóż w 2019 roku, to było chyba 13 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, pomiędzy Polską Ambasadą w Tokio a Japońskim Instytutem Inwestycji Zagranicznych, o którym Państwu wspominałem, zostaje podpisana umowa o współpracy biznesowej, która rozszerzyła obecny status Polski, będącej od 2008 roku członkiem tejże japońskiej tego japońskiego Instytutu Inwestycji Zagranicznych. Dlaczego to jest tak bardzo ważne, tak? A dlaczego o tym się nie mówi? Otóż dzięki temu więcej informacji o polskiej gospodarce, więcej informacji pojawia się za pośrednictwem tegoż właśnie japońskiego instytutu pośród firm japońskich. Dlatego to jest tak ważne, ale żeby nie było aż optymistycznie na zakończenie, to w roku 2019, tak, kiedy zostaje ta umowa podpisana, jedyną informacją, którą mogliśmy w ogóle w internecie znaleźć, to był jeden pojedynczy tweet polskiej ambasady i to jeszcze w języku japońskim, nigdzie o tym śladu poza tym nie było. Także jeżeli ktoś chciałby znaleźć informację na ten temat, musiałby naprawdę postarać się i gdzieś te meandry internetu przeczesać, co nie jest
łatwe, tak jak mówię, zwłaszcza, że strona japońska jest oszczędna często w swoich informacjach w języku innym niż japoński. Gdybyśmy porównali przykładowo informacje podawane przez oficjalne strony japońskie, anglojęzyczne, a następnie przełączyli na język japoński, to zobaczymy, że te treści anglojęzyczne są bardzo mocno okrojone i tutaj ta znajomość jednak języka japońskiego jest wymagana de facto, tak, żeby coś więcej postarać się wyciągnąć, żeby te informacje były bardziej wiarygodne, może nawet niewiarygodne, co bardziej szczegółowe, ponieważ Japończycy cały czas gdzieś mają problem z językami obcymi, ale to jest inny temat na inną rozmowę. Wiem, że minęło 20 minut, nie chcę przedłużać. Z mojej strony w takim razie to będzie tyle. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za to syntetyczne takie przedstawienie różnych wątków, bardzo ciekawych zresztą. Na pewno będą pytania, żeby je tutaj zgłębić. Teraz chciałam oddać głos jeszcze pani dr Katarzynie Sanach-Kosmowskiej, która też się chce z nami podzielić bardzo ciekawymi badaniami, które przeprowadziła właśnie, więc bardzo proszę panią doktor o głos. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie udostępnić ekran, bo będę chciała moje badania zilustrować. Zacznijmy w ogóle od tego, że ja z Państwem podzielę, po pierwsze nie jestem ekonomistką, tak, i tutaj od razu się usprawiedliwiam. Jestem doktorem zarządzania i magistrem psychologii, więc w ogóle w inną stronę, ale między innymi dlatego zajmuję się marketingiem, a dokładnie zajmuję się zachowaniami konsumenckimi i te zachowania badaliśmy. Ja podzielę się z Państwem dwoma doświadczeniami. Pierwsze z nich to jest doświadczenie praktyczne związane z moją pracą w zawodzie, tak, w obszarze tworzenia strategii marki i internacjonalizacji marek, w związku z czym tutaj nawiążę wielokrotnie do pana Piotra, bo moje obserwacje są dokładnie takie same, jest to szalenie trudny rynek, jeśli chodzi o zaistnienie marek, wejście na ten rynek, to jest ogromne wyzwanie i o tych wyzwaniach Państwu opowiem. I po części te doświadczenia zawodowe stanowią pewnego rodzaju inspirację, którą poszliśmy wspólnie z panem profesorem Wiktorem Tropem i przeprowadziliśmy badania pilotażowe, o których właśnie też tutaj Państwu za moment opowiem. Więc zaczynając od początku, wszelki projekt marketingowy, czy to jest kwestia internacjonalizacji marki, czy wyjścia na nowy rynek, czy stworzenia nowej marki, zazwyczaj zaczyna się wszystko od badań. No i te badania marketingowe to jest w dużej mierze w przypadku rynków japońskich pierwszy wielki problem, jaki miał miejsce, to znaczy źle te badania robią firmy polskie, źle te badania robią firmy międzynarodowe, bardzo dobrze te badania robią firmy japońskie. Bierze się to stąd, że po pierwsze, rzeczywiście kwestia treści językowych dostępnych wymaga, wręcz wymusza znajomości języka japońskiego. I to jest po pierwsze taka analiza semantyczna, czy analiza mediów społecznościowych, czy analiza sentymentu w mediach społecznościowych. Wszystkie te programy, które działają dobrze w języku angielskim, typu Brand24 i podobne, one w języku japońskim sobie nie radzą, mówiąc wprost. Już nie mówiąc o tym, że te różnice kulturowe są na tyle specyficzne, że również jedynie native speaker dobrze je zrozumie i dobrze ten kod kulturowy odczyta. W związku z czym pierwsza ważna wskazówka to zazwyczaj było właśnie to, żeby rzeczywiście znaleźć partnerów z Japonii, którzy podejmą się współpracy, bo te badania będą miały wtedy zupełnie inny charakter. Oczywiście tworząc model wejścia na rynek, uwzględniane są wszystkie elementy klasycznego modelu, czyli otoczenie demograficzne, które jest w przypadku Japonii specyficzne, zmiany modelu rodziny, starzenie się społeczeństwa. To są te problemy, które my w Europie znamy doskonale, niemniej jednak one w Japonii mają nieco inny wymiar i to odejście od modelu tradycyjnego na rzecz tej rodziny nuklearnej 2+1 tutaj również ma ogromne znaczenie dla tego, jakie są chociażby potrzeby konsumenckie. Wreszcie należy podkreślić, że Japończycy są wymarzonymi konsumentami, to znaczy oni kupują bardzo dużo. Oni mają
bardzo duże, bardzo wysokie kompetencje w zakresie poszukiwania informacji konsumenckich, chociażby większość decyzji zakupowych to są decyzje racjonalne, przemyślane, czytają recenzje, czytają opinie, natomiast wszystko to robią w języku japońskim, co oznacza, że jest to ogromna bariera wejścia dla każdej firmy, która źle odnajdzie się w budowaniu tego modelu współpracy czy znalezieniu odpowiednio partnera na rynku. Co jest bardzo ważne, to, że Japończycy są też patriotami konsumenckimi. To znaczy tutaj to oczywiście pan profesor wspominał o długiej zakonowanej historii i tą historię widać także w codziennym zachowaniu konsumentów. Po pierwsze, w indeksach zaufania Japończycy generalnie mało wierzą markom, a jak już wierzą markom, to bardziej swoim niż cudzym i niezbyt chętnie podchodzą do nowych marek, tak, pojawiających się na rynku japońskim. Są wyjątki, rzeczywiście Żubrówka jest takim wyjątkiem. W takich badaniach, które odnalazłam, gdzie badano jakby świadomość marek polskich na rynku japońskim, to ta Żubrówka gdzieś tam była zawsze na górze. Później pojawia się enigmatyczne sformułowanie Polish sausage, więc Polish sausage gdzieś tam też było. Natomiast Żubrówka rzeczywiście jest on top i tam mamy do czynienia z taką świadomością marki top of mind, to znaczy rzeczywiście konkretna nazwa, tak, pojawia się wraz z opisem butelki czy etykiety. To jest ogromne dokonanie tutaj, jeśli chodzi o Żubrówkę, natomiast generalnie rzecz biorąc, Japończycy co do marek są powściągliwi nowych i przede wszystkim również historycznie dobrze radzili sobie z rozkładaniem marek zagranicznych na czynniki pierwsze, a następnie tworzeniem swoich alternatyw japońskich i ten rynek kosmetyczny chociażby długo tak funkcjonował. Wiele marek chociażby koreańskich ma swoje odpowiedniki, gdzie jakby właścicielem firmy jest zupełnie ktoś inny, japońskich. I tutaj to, o czym mówił pan Piotr, nie dziwi i nie zaskakuje. Tak? No ten rynek nie jest prosto wejść, natomiast robiąc to dobrze, rzeczywiście jest to fascynujący rynek z fascynującymi potrzebami konsumenckimi. Sama na przykład skala dyfuzji trendów konsumenckich jest niezwykła. Sposoby korzystania z mediów społecznościowych, czas poświęcany na właśnie czytanie recenzji, czy w ogóle stosunek Japończyków do społecznego dowodu słuszności, czyli do wszystkich recenzji i rekomendacji. To są rzeczy, które sygnalizują pewien potencjał rynkowy, który z pewnością marketingowcy dostrzegą, ale zaznaczam wyraźnie, że to nie jest tak proste wejście jak na pierwszy lepszy rynek zachodni. Tutaj rzeczywiście te badania konsumenta muszą być pogłębione i one muszą być przeprowadzone w sposób wprost, czyli jakieś pośrednie raporty, obawiam się, że tutaj mogą nie pomóc. Te doświadczenia zawodowe, a także odkrycie, jak wielkimi entuzjastami technologii są Japończycy i jak dobrze radzą sobie z różnego rodzaju aplikacjami konsumenckimi i tak dalej, to był ten trop, który podjęliśmy. Tu na marginesie jeszcze wspomnę, jednym z takich ciekawszych case'ów biznesowych jest historia Domino's Pizza na rynku japońskim, gdzie tak naprawdę ta najsłynniejsza aplikacja Domino's Pizza pozwalająca na stworzenie własnej pizzy i kontrolowanie na każdym etapie wyprodukowania tej pizzy przez lokalną restaurację. No to był właśnie początek tego case, był na rynku japońskim i tutaj wiele różnych marek naprawdę globalnych. Gdzieś ten moment takiego złapania innowacyjnego wiatru w żagle właśnie na tym rynku japońskim miał, więc my wspólnie z profesorem Wiktorem zastanowiliśmy się nad tym, w jaki sposób te kompetencje cyfrowe są do siebie podobne, w jaki sposób się różnią, właśnie w obszarze wśród studentów Polski i Japonii. Tutaj oczywiście należy wspomnieć o genezie tego całego projektu. My wspólnie z profesorem Wiktorem realizowaliśmy, mówię w czasie przeszłym, bo szczęśliwie go skończyliśmy w ubiegłym miesiącu, projekt NCN-owski Asymetria informacji w reklamie online, manipulacje zachowaniowe konsumentów. Badania te dotyczyły przede wszystkim świadomości
świadomości manipulacji w reklamie online. I zanim przeszliśmy do badań właściwych, które były prowadzone zupełnie w innym obszarze, rozpoczęliśmy przygodę z testowaniem narzędzia badawczego. I to testowanie narzędzia badawczego najpierw zrealizowaliśmy na próbie polskiej, studentów naszych rodzimych alma mater tutaj, a później zastanowiliśmy się, co by było, gdyby zobaczyć, jak to narzędzie badawcze zachowa się w innych krajach. Przetłumaczyliśmy test na język angielski, następnie przetłumaczyliśmy go z powrotem na polski zgodnie ze sztuką i wreszcie mieliśmy już przygotowany kwestionariusz w języku angielskim, o którego wypełnienie poprosiliśmy także naszych różnych partnerów zagranicznych, między innymi Finów, Niemców, Łotyszów, Ukraińców itd., itd., itd. I również jednego z profesorów z Japonii. No jakież było nasze zdziwienie, jak odpowiedź profesora z Japonii była niemal natychmiastowa. To było dosłownie 15 minut czas reakcji, co też bardzo dużo mówi o kulturze. A jeszcze większe zdziwienie było, jak po dosłownie dwóch dniach otrzymaliśmy niemalże 200 odpowiedzi od studentów. Nie zdążyliśmy w zasadzie nawet zareagować tutaj na to, żeby rozważyć stworzenie wersji językowej po japońsku i to z pewnością byłaby ogromna korzyść tych badań, bo ten problem językowy my tutaj zauważyliśmy i o tym opowiem za chwilę. Natomiast ta reakcja była niesamowita. To jest jakby taka obserwacja, która myślę, że jest niezwykle cenna, bo my też kontrolowaliśmy, to było długie narzędzie badawczy. Tak? Tutaj mówiąc wprost, to jest taki test, który jakby był obciążający dla uczestnika, jego wypełnienie zajmowało około 20 minut, pytań było sporo. No i oczywiście mieliśmy dużo tak zwanych odpowiedzi porzuconych, tak? To dużo w języku polskim, w języku angielskim zdarzały się testy, które były, te kwestionariusze, które po prostu były przerwane w połowie. W przypadku studentów japońskich nie zdarzył się ani jeden taki. Tam odpowiedzi były wszystkie 100%, co również nie mogliśmy tego nie zauważyć. My przygotowując się do tych badań zrobiliśmy oczywiście analizę literatury przedmiotu, przejrzeliśmy mnóstwo różnych badań poświęconych badaniom kompetencji cyfrowych na świecie, w Polsce. Przyglądaliśmy się także absolutnym podstawom, czyli skorzystaliśmy z kompasu kulturowego Hofstede, gdzie te różnice, o których my tu cały czas jakoś tam mówimy, są również widoczne. Wreszcie sprawdziliśmy także PISA, czyli wyniki testów edukacyjnych, to też jest bardzo ciekawe narzędzie, z którego Państwo zapewne również korzystają, można sobie każdy kraj tak naprawdę porównać. My tu oczywiście nie mamy kompetencji cyfrowych, bo one jeszcze w PISA nie są dla wszystkich krajów przygotowane, ale gdzieś tu mniej więcej mogliśmy zlokalizować się na tej mapie edukacyjnej, na mapie kompetencyjnej, mając świadomość, że Japończycy są zdecydowanie bardziej zaawansowanymi technologicznie konsumentami niż Polacy. Więc wyszliśmy z założeń, że rzeczywiście te różnice będą. Wyszliśmy także z założenia, że prawdopodobnie studenci japońscy będą, patrząc chociażby właśnie na wyniki kompasu kulturowego Hofstede, będą nieco bardziej pościągliwi w stosunku do promocji internetowych, będą nieco bardziej podejrzliwi w stosunku do komunikatów marketingowych, nieco ostrożniejsi, ale będą bardzo intensywnie korzystać z mediów społecznościowych, będą intensywnie robić zakupy online. I się zdziwiliśmy, mówiąc wprost. Tutaj, tak jak wspomniałam, badania to jest 2019, także w ogóle mówiąc o zachowaniach konsumentów online, my mamy trochę dwie epoki, tak? To znaczy ta epoka przedcovidowa i epoka po-covidowa albo covidowa, bo zachowania konsumenckie ogromnie się zmieniły, w ogóle częstotliwość robienia zakupów online się gigantycznie zmieniła przez pandemię, ale tu jakby jesteśmy jeszcze w tej narracji przedcovidowej. Próby stosunkowo niewielkie, bo to były badania pilotażowe, no już nie chcieliśmy nawet prosić więcej studentów japońskich, bo naprawdę ta liczba nas absolutnie zaskoczyła, zwłaszcza, że w stosunku do innych krajów, to odpowiedzi było na przykład 30. To rzeczywiście był wielki, wielki dla nas szok. I tak jak Państwo widzą, kontrolowaliśmy demografię, kontrolowaliśmy częstotliwość korzystania z internetu, ocenę intencji reklamodawców, ocenę wpływu reklamy na podejmowane decyzje zakupowe,
I mieliśmy również taki krótki panel pytań, nazwijmy to encyklopedycznych, które miały na celu oszacowanie poziomu wiedzy z obszaru marketingu internetowego. To były pytania typu pytania o to, co to jest retargeting, na czym polegają pliki cookie, tak dalej, tak dalej. Także takie wybrane z puli pytań o marketing online, pytania testowe, które myśmy tam przy pomocy sędziów kompetentnych tutaj wybrali, takich 5 pytań diagnostycznych. One nie tworzyły żadnego osobnego indeksu, one nam miały po prostu pozwolić na określenie mniej więcej poziomu wiedzy z jakiegoś tam konkretnego obszaru, który w danym modelu potrzebowaliśmy. Więc ta ankieta była bardzo męcząca. Tutaj odpowiedzi dotyczące sposobu korzystania z internetu i z mediów społecznościowych nas bardzo nie zaskoczyło. Otóż polscy studenci twierdzili, że są online praktycznie cały czas. Ta odpowiedź praktycznie cały czas oznaczała w rozwinięciu, że nie jestem online, jak śpię. Natomiast, ale i tak telefon mam przy łóżku, tak? To później w wywiadach pogłębionych się nam pojawiało, czyli praktycznie online, przede wszystkim na smartfonach. I z mediów społecznościowych korzystają polscy studenci również niemalże cały czas. Studenci japońscy tutaj z większą powściągliwością odpowiadali na te pytania, czyli korzystają jak najbardziej, są zaawansowanymi użytkownikami, ale jednak mimo wszystko nieco rzadziej niż studenci polscy. I tutaj to pytanie, szukałam jego interpretacji w trakcie rozmów ze znajomymi Japończykami, próbując zrozumieć jakby skąd ta różnica jest, bo wydawało nam się, że będzie zupełnie inaczej. I tutaj zasugerowano mi dwie tezy. Pierwsza teza była taka, że badanie odbywało się w środowisku akademickim, w związku z tym studenci japońscy nie bardzo chcieli się przyznawać do tego, że są online cały czas. Druga natomiast teza była następująca. Otóż moja rozmówczyni, Japonka mieszkająca w Polsce już bardzo długo, powiedziała, że po prostu Japończycy jak są w pracy, nie korzystają z internetu, tak? Czy nie dla przyjemności, tak? Czyli jakby ten czas, który mają wykorzystać w sposób efektywny do realizacji jakichś określonych celów, to w ten sposób go wykorzystują, a nie rozpraszają się na właśnie media społecznościowe czy cokolwiek innego. Także taka tu była interpretacja. To jest oczywiście bardzo jakościowe, to znaczy tutaj nie dość, że próba niewielka i studencka, to jeszcze w dodatku ta interpretacja to jest jedynie jakaś poszlaka, ale dało nam to do myślenia. Okazało się również, że stosunkowo częściej polscy studenci robią zakupy online niż studenci japońscy. Natomiast tak jak mówię, tu znowu mówimy o wynikach sprzed pandemii. Ja teraz przy okazji zupełnie innego projektu badawczego gdzieś dorzuciłam do ankiety takie pytanie o częstotliwość robienia zakupów online i to rzeczywiście była zbliżona próba, bo to też byli polscy studenci, okazało się, że już teraz odpowiedzi typu kilka razy w tygodniu to są odpowiedzi dominujące, to znaczy tak silnym nawykiem stało się zamawianie chociażby zakupów do domu, że rzeczywiście tutaj te odpowiedzi się zdecydowanie zmieniły, ale znowu spodziewaliśmy się bardzo dużych różnic, okazały się te różnice niewielkie. Sprawdzaliśmy także na ile wiarygodne, na ile istotne są dla podejmowanych decyzji zakupowych opinie innych użytkowników internetu i na ile stanowią one cenne źródło informacji konsumenckiej. Tutaj znowu myśleliśmy, że będzie inaczej. Te różnice nie były bardzo duże, natomiast zarówno polscy, jak i japońscy studenci zgodzili się, że opinie innych internautów to są wartościowe źródła informacji, tak? Czyli w procesie podejmowania decyzji konsumenckich kierują się właśnie opiniami innych. Niemniej jednak w grupie japońskiej więcej było osób, które kategorycznie powiedziało, że nie. To jest pytanie, które jest najciekawsze, znaczy pula pytań, która była najciekawsza. Otóż pytaliśmy respondentów o to, w zamian za jakie profity, tak, respondenci są w stanie udzielić swoich danych osobowych, podzielić się swoimi danymi osobowymi, czyli wypełnić kwestionariusz, zostawić adres mailowy, podać swoje dane i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj wątpliwości już żadnych nie mieliśmy, te wszystkie różnice są istotne statystycznie. Okazało się, że Polacy zdecydowanie chętniej
rozprawiają się ze swoimi danymi osobowymi, wpisując je, udostępniając je, pozwalając aplikacjom na wykorzystanie tych danych niż studenci japońscy. Tu widzicie Państwo przykłady takich aktywności, czyli podzielenie się danymi w zamian za udzielenie rabatu, w grze online, w quizie online, akceptowanie pliku cookie zdecydowanie częściej deklarują polscy studenci niż studenci japońscy, zakładanie kont klientów w sklepach internetowych, zapisywanie się do programów lojalnościowych i tak dalej. W przypadku studentów polskich to rzeczywiście tak jest, bo generalnie w Polsce ta nonszalancja w udostępnianiu swoich danych osobowych jest duża. To potwierdza wiele, wiele badań dotyczących różnych problemów, tak? Natomiast w przypadku studentów z Japonii to nas dość mocno zaskoczyło, że te różnice są takie duże i tutaj na pewno pan Piotr będzie miał jakąś tezę na to, jak i dlaczego tak może być. Natomiast to był dla nas bardzo ciekawy trap. Generalnie rzecz biorąc, tutaj w tym pytaniu widać było ogromną dywersyfikację w różnych krajach. Tu zupełnie inaczej zachowywali się Niemcy, zupełnie inaczej zachowywali się Finowie, zupełnie inaczej zachowywali się Włosi. To oczywiście nie będę tutaj, mogłabym do 19 państwu opowiadać, ale w dużym skrócie planujemy powtórzenie tych badań na większej liczbie, więc proszę trzymać kciuki, żeby się udało, bo myślę, że to jest szalenie ciekawy trop, na ile właśnie te czynniki kulturowe wpływają na taką swobodę, tak, w pozostawianiu swoich danych, ale też na świadomość konsekwencji. Na to nakładają się czynniki nie tylko kulturowe, ale też edukacyjne, geopolityczne czy gospodarcze, czy chociażby polityka informacji na poszczególnych krajach, tak, jak jest prowadzona. Natomiast no, jest to bardzo ciekawy kierunek i miejmy nadzieję, że uda mi się kiedyś Państwu o tym opowiedzieć więcej. Jeśli chodzi o świadomość tego, że generalnie reklama ma przewagę, czy reklamodawcy mają przewagę informacyjną, tutaj Japończycy również byli nieco bardziej świadomi tego, że reklamodawcy bardzo często wiedzą więcej na temat zachowań konsumentów, tak, czy na temat potrzeb konsumentów, niż by się wydawało. Tutaj mamy do czynienia, myślę tu przede wszystkim, oczywiście pokazuję Państwu tylko wyimek tych badań, natomiast pytanie w dużej mierze dotyczyło personalizacji treści, mikrotargetowania, takich narzędzi, które są w marketingu online, powiedzmy, moralnie wątpliwe, czy etycznie wątpliwe. I w tym przypadku tutaj rzeczywiście studenci japońscy zdecydowanie byli bardziej świadomi. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest właśnie to są te pytania leksykalne. I tutaj my spodziewaliśmy się absolutnie wyższych wskaźników odpowiedzi w przypadku studentów japońskich. W dużej mierze odpowiada za to język. I jestem przekonana, że jeśli byśmy robili te badania w języku japońskim, to odpowiedzi byłyby zupełnie inne, bo myślę, że to była kwestia jednak, to były te pytania, które wymagały rzeczywiście zrozumienia pytania, a nie zrozumienia kontekstu pytania, w tym sensie, że odpowiedzi nie były agree, strongly agree, czy don't agree, tylko to były pytania, w których rzeczywiście odpowiedzi stanowiły definicję na przykład jakiegoś pojęcia, tak? I te różnice były stosunkowo subtelne. Więc myślę, że tutaj zupełnie inaczej ten rozkład odpowiedzi rozłożyłby się, jeśli by pytania były zadawane w języku japońskim. Na marginesie wspomnę, że w przypadku wszystkich innych krajów, które badaliśmy oprócz Ukrainy, to Polacy mieli niższe wyniki. To znaczy Niemcy, Francuzi, Włosi, Finowie, których badaliśmy, zazwyczaj tą strukturę poprawnych odpowiedzi mieli zdecydowanie wyższą niż studenci polscy. No nie zdecydowanie, ale wyższą. Natomiast w Japonii okazało się nieco inaczej. I tak jak mówię, tutaj interpretujemy to jako błąd badacza typowy, czyli po prostu kwestionariusz w... To były zbyt techniczne pytania na to, żeby Japończycy byli w stanie sobie poradzić z nimi po prostu w języku angielskim. I tutaj jakie z tego wnioski płyną? Po pierwsze, młodzi konsumenci są do siebie podobni bez względu na to, gdzie są, bo korzystają z platform internetowych, które w większości przypadków są podobne, chociaż oczywiście trzeba zaznaczyć, że Japonia ma też swoje
specyficzne narzędzia, z których korzysta. Środowisko internetowe stanowi środowisko naturalne studentów i młodych ludzi. Tutaj również ze względu na kraj zamieszkania. I to jest duże ułatwienie dla marketingowców, bo wiele z tych trendów czy nawyków konsumenckich jest podobnych. Zmierzam jednak do tego, że pomimo tego złudzenia podobieństwa, w przypadku ambicji wejścia na rynek japoński, prowadzenia badań marketingowych na rynku japońskim, czy przede wszystkim tworzenia komunikatów marketingowych, których adresatami mogą być Japończycy, konieczna jest jednak znajomość tej specyfiki językowej, specyfiki kulturowej, specyfiki również zachowań konsumenckich, która jest zdecydowanie odmienna. I pomimo, że te kompetencje cyfrowe są zróżnicowane, bo my wyraźnie w tych wynikach badań widzimy, że w niektórych obszarach rzeczywiście studenci japońscy wydawali się dojrzalsi, tak, mieli większą świadomość dotyczącą właśnie ochrony danych osobowych, byli nieco bardziej zdystansowani w stosunku do reklam, czy nieco ostrożniej oceniali wiarygodność różnych narzędzi marketingowych, komunikatów marketingowych. To mimo wszystko tutaj ta kwestia zrozumienia właściwego właśnie potrzeb kulturowych, potrzeb językowych wydaje się być konieczna. Więc szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Tak jak mówiłam, to są badania absolutnie pilotażowe, tak? To jest taka bardziej ciekawostka i to taka przygoda badacza, która zupełnie przez przypadek nam się wydarzyła. Myślę, że tutaj o limitacji badań nawet nie opowiadam, bo wiele rzeczy Państwu już wspomniałam, których mamy pełną świadomość. Natomiast to też może być taka przygoda, która może Państwu zainspiruje do podjęcia współpracy badawczej, takich badań porównawczych, bo myślę, że wiele ciekawych rzeczy tutaj można się dowiedzieć i wiele rzeczy może zainspirować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani doktor za tą ciekawą prezentację, trochę taki też inny wątek biznesowy, konsumencki, ale i kulturowy przede wszystkim bardzo mocno wybrzmiał. Drodzy Państwo, w takim razie teraz chciałam oddać pozostałym uczestnikom dzisiejszego seminarium głos. Zapraszam do dyskusji, do zadawania pytań, do komentowania. Proszę bardzo, Pan Piotr się zgłasza. Tak, jeśli można. Nie mam takie właśnie trzy kwestie. Po pierwsze, że badania są bardzo ciekawe. Druga kwestia to jest właśnie a propos chociażby korzystania z internetu, tak, zwłaszcza przez osoby młode w Japonii. To jest ta problematyka, którą Pani słusznie poruszyła, mianowicie japońscy studenci, oni nie mają czasu de facto, tak, oni często mają dwie prace, oczywiście nie pełen etat, ale tu pół etatu, tam gdzieś jedna czwarta etatu, zajęcia dodatkowe, zajęcia pozalekcyjne, także oni naprawdę czasami na zajęciach uniwersyteckich śpią. Co więcej, kiedy zdarza się tak, że kiedy student śpi, to nawet prowadzący nie reaguje, ponieważ on dobrze wie, że no, kiedyś musi, prawda, ten czas wykorzystać na odpoczynek. Zakupy online to jest z kolei związane z tym, że Japonia jest takim ciekawym przykładem kraju, który jest no, wysoko rozwinięty z drugiej strony, ale jeszcze gdzieś tam dosyć tradycyjny, więc chociażby sama specyfika zakładania japońskiego konta jest dla nas niezrozumiała. Tak, jak może być tak, że kraj tak wysoko technologicznie postrzegany i zaawansowany, no, ludzie cały czas korzystają z gotówki. To jest bardzo, bardzo powszechne w Japonii, korzystanie z gotówki. Nawet zdarzają się też tego typu konta dosyć powszechne, że kiedy nie ma dostępu online, tak? Czyli ludzie, którzy wypłacają gotówkę, muszą chodzić z bloczkami i zapisują sobie, ok, wypłaciłem tyle, a tyle, na koncie zostało mi tyle. Więc to jest też ta pewna kwestia, która nam umyka i jest całkowicie, powiedzmy, niezrozumiała. Ten angielski to faktycznie, Japończycy nie potrafią mówić w języku angielskim, kropka, po prostu. System nauczania języka angielskiego w Japonii jest wysoce i skrajnie nieefektywny. Oni świetnie rozwiążą każdy test z języka angielskiego. Fantastycznie. Potrafią napisać, ale nie potrafią rozmawiać. Z czytaniem też jest pewien problem, także no, z takich można powiedzieć, no sam pamiętam, kiedy byłem w Japonii, jeden z profesorów poprosił, żebym skompletował zespół studentów, którzy podobno
podobno po angielsku się porozumiewają. No, okazało się, że jak zadałem pytania po angielsku, no to odpowiedzi były bardzo znikome. Jak kiedy przyszedłem na język japoński, okazało się, że mają dużo do powiedzenia i zespół udało się skompletować. Więc to jest jeden z tych przykładów. A taki ostatni, już też nie przedłużając, oddając głos pozostałym Państwa, którzy cieszę się, że przyszli nas wysłuchać. No to może trochę kontrowersyjne, że japońska gospodarka nie jest innowacyjna i to niestety jest duży problem. Oni potrafią wymasterować coś, co już jest na rynku, do granic możliwości. Przykładowo w roku 2015 u nas wchodziły gdzieś, no na pewno były telewizory HD, Full HD, tam już było 4K, tak? U nas nawet o tym się nie słyszało, a Japończycy już pracowali nad 8. Tylko no pytanie po co, tak? To jest ten problem, że brak innowacyjności i masterowanie tego, co no już do granic, no powiedzmy, efektywności nawet można, więc to jest problem duży, ale całościowej gospodarki japońskiej jako takiej. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, za to uzupełnienie. To w takim razie, drodzy Państwo, oddajemy teraz Państwu głos i prosimy o pytania. Tak, panie doktorze, pan doktor Janusz Rosiek, bardzo proszę. Dzień dobry, Janusz Rosiek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. No, muszę powiedzieć, że zakres tematyczny rozległy niesamowicie i w tym kontekście nawet fajnie, bo można pytania, że tak powiem, z różnych stron zadawać. Pierwsza sprawa, tutaj pan profesor Jakimowicz i pan magister Piotr Głogowski. No tak, to jakby wystąpienie pana magistra było trochę, wraz z tym komentarzem, było takim przejściem, takim, prawda, troszeczkę może próbą łączenia, przynajmniej w pewnych aspektach, bo wiadomo, że wszystkiego się nie da, ale fajna próba. Natomiast miałbym takie pytanie właśnie do dwóch pierwszych panów, mianowicie, no nie uciekniemy od tego, co się dzieje ostatnio. Czyli żebyśmy, nie wiem jak chcieli, ja na przykład jak prowadzę taki przedmiot analiza zrównoważonego rozwoju, to doszedłem do wniosku, że to wszystko, co jakiś tam czas temu przygotowałem, no to nie powiem, że wszystko jest nieaktualne, bo wiadomo, pewna teoria, pewne podstawy tak, ale tym niemniej realia zmuszają nas do no, modyfikacji pewnych rozwiązań. I w tym kontekście miałbym takie pytanie odnośnie tej sfery politycznej, przy czym ja z kolei zaznaczę, że jestem ekonomistą, a nie politologiem, czyli mogę się tutaj w tych kwestiach coś też nie tak wypowiedzieć. Natomiast co mnie interesuje, ta polityka Chin, prawda, to jest interesująca sprawa na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest rzeczywiście ta, którą pan profesor omawiał i to jest Chiny, Japonia, prawda. I tu w tym kontekście tak się zastanawiam, jak w kontekście bieżącej wojny w Ukrainie, jakie jest stanowisko Japonii, bo Chin to mniej więcej wiemy, że jest takie dość niezdecydowane, takie niezdecydowane, ale de facto na pokaz niezdecydowane, ale popierające Rosję tak naprawdę wewnątrz, prawda, tego wszystkiego. Natomiast jaka jest tu rola Japonii w tym wszystkim, to jest pierwsza rzecz. I druga sprawa, to jest też odnośnie tego właśnie, w jaki sposób, czy ten konflikt, to ta eskalacja, prawda, bo my tu myślimy o Europie, a jest wiele punktów zapalnych, no, które, że tak powiem, zostały uśpione, typu na przykład Wyspy Kurylskie, prawda, na linii tego konfliktu pomiędzy, ówczesnego pomiędzy Rosją a Japonią. Czy pan profesor na przykład się nie obawia, że eskalacja tego typu działań w tej chwili w Ukrainie może spowodować rozszerzenie tego na resztę, że tak powiem, kontynentu. A jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie sprawa Chin i Tajwanu, prawda? Czyli tego, co Chiny robią z państwami mniejszymi, które chcą sobie podporządkować. Czy w kontekście tego, co robi Rosja, czy nie będzie to jakby to, o co się wielu obawia, legitymizacją jakby takiego postępowania, pacyfikowania tych mniejszych krajów, w szczególności Tajwanu przez Chiny. Jeśli by chodziło z kolei o tutaj wystąpienie pani doktor Katarzyny Sanak-Kosmowskiej, to tutaj bardzo mi się to podoba, bo rzeczywiście ciekawe podejście, żeby tak porównać. Fajnie by było nawet na większą ilość krajów, że tak powiem, to rozszerzyć. Natomiast
Mnie nurtuje jedna rzecz, pójścia krok dalej. Czyli czy Państwo na przykład, mając te wyniki, czy myśleliście, czy myślicie, w jaki sposób praktycznie, bo Pani jest w katedrze marketingu, prawda? Czyli to by daje to pole, prawda, do wykorzystania tych badań. Coś, co będzie istotne, nie tylko, no to te akurat można by w marketingu wykorzystać, ale znowu nawiążę, ta sytuacja, która jest, te przerwane łańcuchy dostaw, te pewne tutaj, no prawda, jeszcze się nie skończyła przecież pandemia, która na chwilę wyciszyły się te informacje, teraz znowu są i znowu są o wzroście liczby zachorowań. Czyli w tym kontekście, dlaczego też znowu o tym mówię? Dlatego, że w tym kontekście prowadzenie takich właśnie kierunkowych, punktowych badań, które będą miały walor aplikacyjny, będzie niewątpliwie zwiększało konkurencyjność firm w sferze marketingu. W sferze takiej, gdzie jeśli będą te obiektywne trudności, to posiadanie takiego konkretnego rozwiązania właśnie opartego na tego typu badaniach, między innymi jakie pani doktor przedstawiła, myślę, że będzie to dawać niesamowitą przewagę konkurencyjną. I tak naprawdę właśnie dlatego mnie interesuje ten walor aplikacyjny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te komentarze i pytania. Czy któryś z panów, może pani doktor by chciała się odnieść, albo pan profesor? Czy pan... Ja spróbuję odpowiedzieć na pytania panu doktorowi. No przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestię obecnej relacji rosyjsko-japońskich, no to znalazły się ponownie w impasie, czyli no Tokio jest bardzo oburzone tym, że zostały przerwane rozmowy na temat traktatu pokojowego. Ja tu tylko chciałem podkreślić, że nie udało się podpisać traktatu pokojowego i za okresu Związku Radzieckiego i tego traktatu pokojowego nie udało się podpisać w okresie Federacji Rosyjskiej. No tu tylko chciałem zasygnalizować, że Borys Jelcyn no, o mało co nie doprowadził do rozwiązania tego problemu, no, ale sytuacja się tak ułożyła, że przekazał stanowisko prezydenta Putinowi. Przez pewien okres czasu Putin był pełniącym obowiązki, a w marcu 2000 roku wygrał, no i te 2-4-letnie kadencje odbył. Później był Miedwiediew i znowu się Putin pojawił. Jak Japończycy się za bardzo upominali o rozwiązanie kwestii Wysp Kurylskich, to oczywiście była wizyta Miedwiediewa na Wyspach Kurylskich, co oczywiście Japończycy odebrali z oburzeniem, militaryzacja tych wysp. No a teraz jest kolejny problem. No te traktaty pokojowe, te rozmowy się od kilkudziesięciu lat toczą z przerwami, ale znowu zostały przerwane przez Rosję, także tutaj jest negatywne stanowisko Japonii wobec Rosji. I no, ostatnio występował, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj albo wczoraj Zełenski, no online oczywiście w parlamencie japońskim, za co otrzymał ogromne oklaski. Dziękował zresztą Japończykom za wiele rzeczy. W każdym bądź razie po raz kolejny stosunki japońsko-rosyjskie znalazły się w impasie. No natomiast jeśli chodzi o kwestię Tajwanu, no to jest duży problem. Tu tylko mogę podkreślić, że jeśli chodzi o rozwój więzi gospodarczych, szczególnie handlowych między Republiką Chińską na Tajwanie, a Chińską Republiką Ludową, to one są bardzo intensywne. Tajwańczycy w dość dużym stopniu tego korzystają, ale po prostu nienawidzą Chińczyków kontynentalnych. Tak to wygląda i nie chcą słyszeć o tym, aby znaleźć się kiedyś znowuż w ramach Chin kontynentalnych, w tym wypadku Chińskiej Republiki Ludowej. Poza tym, jeśli chodzi o tutaj inne podmioty, no to trzeba wymienić Japonię i Stany Zjednoczone. Japonia podkreśla, że Tajwan leży w żywotnych interesach Japonii, podobnie jak w żywotnych interesach Stanów Zjednoczonych. I gdyby doszło do no, rozwiązania zbrojnego ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, to Pekin doskonale zdaje sobie sprawę, że od razu dochodzi do wojny między Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi i Tajwanem. Ja podejrzewam, że to jeszcze musi kilkanaście dekad minąć, zanim pokojowo zostanie pojęty Tajwan, bo nie wierzę w to, żeby Chińczycy zdecydowali się
z kontynentu podbić Tajwan. Dlaczego? No między innymi tutaj zawsze podaję przykład rywalizacji jeszcze między Związkiem Radzieckim i Chińską Republiką Ludową, jeśli chodzi o rozwój więzi gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Związek Radziecki tego nie potrafił. Natomiast Chińczycy jak najbardziej i oni są bardzo mocno powiązani ze Stanami Zjednoczonymi. Także jakikolwiek tutaj, jakiekolwiek podjęcie decyzji związane z wyzwoleniem Tajwanu, no doprowadziłoby do daleko idących, no przede wszystkim szkód gospodarczych dla Chińskiej Republiki Ludowej, ale także politycznych. Po prostu Pekin nie może sobie na to pozwolić. Jeśli Xi Jinping od czasu do czasu coś tam przebąkuje o ewentualnym odbiciu Tajwanu siłą, to jest tylko zwyczajna propaganda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja jeszcze chętnie odpowiem panu doktorowi. Rzeczywiście, znaczy tak, są po pierwsze dwie rzeczy, badania międzynarodowe, jak najbardziej to jest nasz plan i ambicja, żeby ten panel rozszerzyć na inne kraje. Tą próbę już zrobiliśmy przy okazji tego pilotażu, natomiast jakby sensem i celem tych badań NCN-owskich nie były badania międzynarodowe, to wyszło przez przypadek, ale dobrze, że wyszło, bo taki jest plan na kolejne badania. I tutaj absolutnie to będzie ciekawe i wartościowe. Na marginesie wspomnę o takiej koncepcji, która się nazywa WALS, pisany przez V. To jest cała koncepcja i też gotowe narzędzie do badania motywów podejmowania decyzji zakupowych. Motywacji konsumenckiej, takie gotowe raporty dla różnych krajów można kupić. I to jest taki właśnie sposób aplikacji, tak, tych badań. Natomiast WALS się już trochę, mówiąc brzydko, zestarzał. Głównie dlatego, że opierał się przede wszystkim na zachowaniach konsumentów w środowisku tradycyjnym, offline. W przypadku zachowań online jednak jest trochę inaczej. Tutaj rzeczywiście takiego profilowania jakby narodowego się nie robi, przede wszystkim dlatego, że to profilowanie robi świetnie Google, Facebook i wszystkie inne platformy, które mają bardzo zaawansowane narzędzia do targetowania. Niemniej jednak, jak to z narzędziami biznesowymi bywa, one są bardzo specyficzne, tak? One łapią poszczególne elementy, ale nie łapią szerszego kontekstu. I takich badań rzeczywiście brakuje i to jest jakiś tu cel. Z pewnością musimy mieć wersje językowe native przygotowane do każdego z krajów badań. To jest absolutnie tutaj kluczowe, więc a ta cała procedura jakby standaryzacji narzędzia badawczego międzykulturowo to jest zadanie bardzo, bardzo duże i wymagające sporych zasobów, ale myślę, że konieczna jest też triangulacja, to znaczy tutaj te badania kwestionariuszowe, badania ankietowe nie wystarczą. To, co jest szalenie ważne i istotne w przypadku współczesnych badań zachowań konsumentów czy trendów wśród konsumentów, to są badania treści, czyli badania user-generated content generowanego przez użytkowników sieci. I to jest ten obszar, który gdzieś tam teraz coś mocno rozpoznaje i wydaje mi się, że połączenie danych uzyskiwanych z różnych źródeł, to będzie ten kierunek, który myślę gdzieś nam pomoże właściwie zidentyfikować, tak, te kompetencje konsumenckie, bo myślę, że tak naprawdę tutaj Google, Facebook poprzez targetowanie i personalizację pozwala nam na uchwycenie activities, interests, opinions, tak, czyli tych takich klasycznych elementów analizy psychograficznej, behawioralnej konsumenta, ale nie pozwala nam na zidentyfikowanie trochę szerszej kategorii właśnie kompetencji konsumenckich. I proszę trzymać kciuki po prostu. Może coś nam z tego wyjdzie, może będę miała za jakiś czas Państwu o czym jeszcze opowiedzieć tutaj w tym obszarze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani doktor. Tutaj Pan Piotr na pewno służy pomocą, bo ma kontakty również, przypuszczam. Panie Piotrze, mogę tak powiedzieć, że Pan może tutaj wesprzeć Panią doktor w tych badaniach, ponieważ pan Piotr ma tutaj bardzo dobre doświadczenie i kontakty, więc na pewno posłuży pomocą. I byłoby bardzo ciekawe, gdyby te badania udało się powtórzyć i zweryfikować rzeczywiście, czy to takie jest, takie są różnice, aż tak duże różnice w niektórych kwestiach. To byłoby zapewne ciekawe. Drodzy Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy może ktoś z pozostałych uczestników chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę, panie doktorze, tak?
Tak, tak. Maciej Walczak, Katedra Metod OIZ-u, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Mnie interesuje kwestia japońska z punktu widzenia osiągnięć w przemyśle motoryzacyjnym Japonii i z tego, co się orientuję, to lata 70., 80., część 90. to były duże sukcesy japońskie na tym polu. Natomiast wiem też, że ta gospodarka przeżywa taki okres stagnacji od kilkudziesięcioleci. Czego brakuje Japonii, żeby z powrotem no, zaczęła błyszczeć gospodarczo? Czy to jest problem społeczeństwa starzejącego się, czy jakieś inne kwestie tam występują? Takie jest moje pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To kto się czuje władny czy kompetentny, aby odpowiedzieć na to pytanie? Ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, chyba że pan Piotr, bo to widzę, że miał ochotę. To panie Piotrze, to proszę zabrać głos, a ja później zabiorę. Dziękuję panie profesorze. Znaczy, to jest bardzo interesujące pytanie. To jest pytanie rzeka praktycznie, tak? Faktycznie, jak porównamy te lata 60., 70., 80. jeszcze, później pojawia się problem, mamy stagflację w Japonii, no i cały czas Japończycy nie mogą sobie z tym poradzić, tak? Już nawet kryzysie lat 2009 pojawiły się jeszcze większe problemy. No one, powiedzmy, jest pewien pomysł od 2012 roku, kiedy premierem ponownie zostaje Shinzo Abe, takim sztandarowym pomysłem było ożywienie tej japońskiej gospodarki, tak? I tam było wprowadzenie kilku takich punktów, to były tak zwane trzy strzałki, tak? Shinzo Abe, trzy strzałki gospodarcze. Na pewno to, o czym pan doktor wspomniał, zgadza się. To jest problem demograficzny, on jest ogromny w Japonii. Możemy sobie wyobrazić, że jak się szacuje do roku 2050, teraz Japonia liczy, dajmy na to 125-126 milionów osób, będzie ich 25 milionów mniej, to jest dużo. Dwa, to jest polityka imigracyjna, która jest dosyć restrykcyjna. Japończycy nie są narodem, który mile widzi u siebie imigrantów, chyba że to są imigranci już takiego, no powiedzielibyśmy specjaliści wysoko wykwalifikowani, to jak najbardziej tak. Więc to jest problem chociażby sił roboczej, to jest drugie. To, o czym wspomniałem wcześniej, japońska gospodarka nie jest innowacyjna, to jest problem. Kiedy moglibyśmy zobaczyć, jak wyglądało jeszcze na początku roku 2000 czy w okolicach roku 2010, to te produkty, tak, czy smartfony, czy innego typu, no to gdzieś to pojawiało nam się Sony, tam Japonia była obecna, a w tym momencie mamy Chiny. Chiny, jeśli zobaczymy nawet na połączenia gospodarcze między krajami azjatyckimi i te 10 lat, czyli dajmy na to do roku 2020, od roku 2010, to tam, gdzie Japonia eksportowała najwięcej, to jest wypychana i to bardzo widocznie przez Chińską Republikę Ludową. Także to jest brak innowacyjności na pewno. Jest to problem demograficzny, jest to problem podejścia do imigrantów, jest to hermetyczność gospodarki bardzo mocna, jest to protekcjonizm gospodarczy, który w niektórych regionach, który w niektórych formach w Japonii jest naprawdę ekstremalny, tak? Czyli wejście na przykład z jakimkolwiek produktem na białym do Japonii jest, no, jest bliskie niemożliwości. Tak samo jeżeli chodzi o ryż, no ale to jest trochę inna kwestia. W każdym razie ja bym powiedział, że te 4-5 punktów przeze mnie wymienionych, no to uniemożliwia Japonii powrót. No i w ogóle pytanie jest takie, czy Japonia może powrócić, tak? Na ten szczyt, który widzieliśmy w latach 70., 80., jeszcze gdzieś tam siłą rozpędu lat 90. No wydaje mi się, że w tym momencie nie ma takiej możliwości, tak? Musiałoby się dużo zmienić kulturowo w samej Japonii, chociażby aktywizacja zawodowa kobiet, która, gdybyśmy porównali sytuację kobiet w Japonii, tak? Zatrudnianych na różnych stanowiskach, a kobiet, dajmy na to w Niemczech, w Francji, w Polsce, no to powiemy, że u nas jest równość płci całkowita, nie ma w ogóle żadnych rozbieżności. W Japonii to jest duży problem, tak? To jest znowu podejście do tego, gdzie jest albo jak jest postrzegana kulturowo rola kobiety. No, na pewno nie w przedsiębiorstwie. Znaczy, nie jest tak, że Japonki nie pracują, oczywiście, że tak. W każdym razie zarabiają o wiele mniej, mają o wiele trudniej, aby awansować. No i no, też postrzega się, że mimo wszystko to one będą zajmowały się tym gospodarstwem domowym. Także jeżeli mężczyzna, dajmy na to, odbiera, nie wiem, dzieci z przedszkola, to jest postrzegane tak trochę dziwnie. Coś jest tutaj nie tak, prawda? Nie powinno tak być. Inaczej jest oczywiście w tych dużych ośrodkach miejskich, jak Tokio, Osaka, Nagoya,
Nagoya, ale cały czas na japońskiej prowincji jest trochę inaczej. A taki ostatni, już też nie przedłużając, problem to jest wyludnianie się japońskich nie tyle przedmieść, co japońskich miasteczek, tych mniejszych i wsi. Tam bardzo często stoją puste domy, tak? I tam to jest problem, z którym Japonia nie potrafi sobie poradzić, ponieważ młodzi emigrują do miast. No, oczywiście wiadomo, to jest związane z większą możliwością rozwoju. No jednak Japonia się wyludnia obok tego, że ma ogromne problemy demograficzne, kulturowe, tak też jak wspomniałem. No wydaje się, że Japonia nie zaadaptowała się dobrze do XXI wieku, mówiąc już tak naprawdę brutalnie. To nie znaczy, że ta japońska gospodarka będzie cały czas w schyłku, ale wydaje mi się, że aby ten powrót nastąpił albo próba powrotu skuteczna, to musi się dużo tutaj zmienić i te programy wprowadzane, tak jak mówię, zwłaszcza widoczne od roku 2012, one muszą być głębsze, tak? One muszą również gdzieś trafić do społeczeństwa japońskiego, no, które jest dosyć konserwatywne w niektórych swoich poglądach, także tyle. Nie wiem, na ile usatysfakcjonowałem, ale wydaje mi się, że to są te problemy, które Japonię toczą obecnie, które jest bardzo trudno zmienić. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Tak, panie profesorze, chciałby pan jeszcze dodać? No, spróbuję tutaj jeszcze dodać, jeśli chodzi właśnie o kwestię sprzedaży na przykład samochodów z Japonii do Chin. No okazuje się, że jeśli chodzi o rynek chiński, no to rynek chiński się właściwie okazał jednym z największych, jakbyśmy powiedzieli, no rynków, gdzie samochody japońskie są sprzedawane. Tutaj wystarczy podać przykładowo 2017 rok. No i tutaj takie japońskie firmy samochodowe jak Toyota, Nissan, Honda i Mazda, no odnotowały wówczas najwyższy poziom sprzedaży właśnie na rynku japońskim. Ten wzrost do poprzedniego roku to było aż 12,2%, czyli mniej więcej w tym czasie było sprzedane ponad 1,5 miliona samochodów japońskich w Chinach. Także oczywiście konkurencja ze strony firm zachodnich jest jak najbardziej, ale niemniej jednak tutaj samochody japońskie są poszukiwane. Jeśli chodzi o Hondę, to na przykład ona sprzedała w tym wspomnianym 2017 roku 1,440,000 samochodów. No to ten wzrost był stosunkowo do poprzedniego roku dość dynamiczny, bo 15,5%. Niemniej jednak, jeśli chodzi o kwestię tutaj związaną z motoryzacją w ogóle, to trzeba tutaj przypomnieć, że bardzo dużo po II wojnie światowej Japończykom pomogli Amerykanie. Przede wszystkim wszystkie właściwie technologie, jakie można było im przekazywali, między innymi związane z motoryzacją. No ale później był problem, ponieważ zaczęli pomału zalewać rynek amerykański swoimi samochodami, które były o wiele oszczędniejsze, mniej zużywały paliwa, no i tutaj była zażarta konkurencja pomiędzy jedną i drugą stroną. Tutaj na marginesie mogę wspomnieć, że dostając wszystko od Amerykanów, no Japończycy także poprosili Amerykanów, żeby im przekazali technologie kosmiczne. To już w tym wypadku Amerykanie powiedzieli stop. Natomiast jak oni się zorientowali, szczególnie w latach 80., 90., ale szczególnie 80., że Japonia jest ogromną konkurencją dla Stanów Zjednoczonych, no to wówczas się te wojny handlowe pomiędzy jedną i drugą stroną zaczęły. Niemniej jednak w przypadku rynku chińskiego, no tutaj ta sprzedaż samochodów dość dobrze, jak z tego widzimy, dość dobrze posuwa się naprzód. Przynajmniej te dane, do których tutaj dotarłem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to uzupełnienie. Zgłaszała się jeszcze pani profesor Barbara Kryk. Tak, ja już straciłam. Przepraszam, dziękuję. Ja tak, jeżeli mogę, do każdego po trochu się odniosę, nawet do tej informacji o sprzedaży tych samochodów. No jest to związane z tym, że w Chinach po prostu są montownie, przeniesione montownie samochodów japońskich.
Tak, i te umowy, które są pomiędzy Chinami i Japonią, są na tyle korzystne, i rzeczywiście w Azji większość samochodów, która jest kupowana w całej Azji, nie tylko w Chinach, to są albo koreańskie, albo japońskie, tak? To jest jedna taka rzecz. Druga, no, jeżeli ktoś z Państwa miał japoński samochód czy jakiś inny sprzęt, to wiąże się to z ogromną jakby solidnością pracy wykonywanej. Te rzeczy są, że tak powiem, zawsze długowieczne, tak? I pan Piotr Głogowski, jak się zorientowałam, bo wiele razy pewnie tam bywał, tak z tego, co wnioskuję, to sam pan zauważył, jest ogromny kult pracy i takiej, nawet jeżeli pakują drobiazg, to robią to tak starannie, powoli, żeby tam nic nie wystawało, czyli chyba z jednej strony ta solidność powoduje, że towar jest bardzo dobry, tak? Stamtąd pochodzą przecież wszystkie te znane nam, uważane za współczesne systemy organizacji produkcji i zarządzania, tak? Ale chyba to też ich troszeczkę według mnie gubi, bo to wtedy wydłuża ten czas robienia pod wyższe koszty. Koszty robocizny tam są dosyć wysokie, siły roboczej. I druga, pan Piotr wspominał, że tam nie wejdzie jakiś ryż i tak dalej na tym, co jest specyficzne. Japonia przyjęła taką zasadę dbania i zapewnienia o wysokiej jakości życia swoim ludziom. W związku z tym na przykład w eksporcie jest coś takiego, że oni nie eksportują najlepszych rzeczy. Tak, najlepsze jakby zostają w kraju. Nawet pamiętam przykład brzoskwiń, który był podawany, bo tam pan pewnie widział, były takie brzoskwiny, jakich ja w życiu tu w Europie nie widziałam, przynajmniej olbrzymie takie. Cena ich była odpowiednia, natomiast te najpiękniejsze zostają, żeby zaspokoić popyt krajowy, a tylko te takie jak pośredniejsze, mniejsze były eksportowane. Czyli jakby według mnie zderzają się z punktu widzenia ekonomicznego dwie rzeczy, i to zapewnienie jakości życia ma związek z kosztami. I tutaj jakbym przeszła do wyników badań pani doktor Sanak, nie widzę tego drugiego, Kosmalskich chyba, tak? To znaczy bardzo mi się podobały te wyniki, natomiast chciałam zapytać, czy oprócz tego zgadzam się, nie zgadzam, czy były, a pani nie powiedziała, na przykład pytania takie dogłębniejsze, dlaczego jest taka odpowiedź, tak, na tym, bo mi się wydaje, że to różnice kulturowe różnicami, ale i te koszty utrzymania i to, co pan Piotr Głogowski mówił, tak, oni muszą długo pracować i tak dalej, to podejście do solidności wykonania pracy ma ogromny wpływ również na te zachowania, które tam pani miała, tak, czyli kwestia zaufania tych czynników ekonomicznych, tak według mnie powinna gdzieś tam się pojawić, bo będzie to taki punkt wyjaśniający. No, takie są moje spostrzeżenia. Dziękuję bardzo. To ja od razu odpowiem, pani profesor, tak, były takie pytania, znaczy nie robiliśmy pytań otwartych, bo baliśmy się tutaj jeszcze większego przeciążenia, ale były skale na przykład dyferencjału semantycznego, tak, gdzie respondenci zaznaczali od jakąś wartość natężenia pewnych cech, i w ten sposób pośrednio mogliśmy trochę więcej tutaj opowiedzieć. Oczywiście pokazałam państwu tylko po prostu wyimek z tych badań, ale chętniej się podzielę nimi. No, one nie są publikowane, bo są bardzo skromne próby, natomiast wydaje mi się, że to może być inspiracja do dalszych jakichś tam kierunków badawczych czy pomysłów w ogóle na pytania, więc wiemy trochę więcej, pani profesor, tak, niż to, co pokazałam. Dziękuję. No ja bym jeszcze tutaj nawiązał właśnie, oczywiście są te, bo pewnie pani tutaj dobrze zauważyła, no ale przez pewien okres czasu było takie zjawisko w Japonii karoshi, nie? Czyli śmierć przepracowana. No jeśli chodzi o młode pokolenie japońskie, no to ono chce właściwie konsumować, a nie pracować tak jak ich ojcowie i dziadowie. Także to też w jakimś stopniu może mieć wpływ na to, co się dzieje w gospodarce japońskiej. Tak, tylko że koszty życia ich wykańczają, no bo młodzi nawet po studiach, ten koszt utrzymania się w mieście, tam gdzie wyjeżdżają za pracę, jest tak wysoki, że tak powiem, widziałam te kolejki w marketach wieczorem, kiedy oni jakby wyprzedają po niższych cenach tą garmażerkę, to były ogromne kolejki, żeby skorzystać z tego rabatu, który jest pod koniec dnia i tam sobie na dzień, dwa kupić te rzeczy. I sami państwo wiedzą, te powierzchnia mieszkań kupowana na tematy i przeważnie młodzi, nie wiem, na tę wielkość mieszkania 6 mat,
i to jeszcze na spółkę wynajmowanych, tak, pokazują, jakby to powiedzieć, tę relację tego kosztu życia, utrzymania się i później tego, jak oni rzeczywiście długo muszą pracować, żeby zarobić na te podstawowe rzeczy, tak, dlatego potem tam śpią na tych zajęciach, czy jeszcze coś innego się dzieje, ale no to pokazuje, że tak powiem, tą trudność i wręcz nawet jeżeli studenci z Europy Zachodniej czy z tych innych krajów przyjeżdżają teraz do Polski, do tych różnych naszych uczelni na Erasmusa, to bardzo często mówią, że ten moment do pandemii, do wojny, który był, to nawet polska młodzież miała troszkę lepiej dzięki tym różnym stypendiom, dofinansowaniu i tak dalej, niż w tych innych krajach, gdzie te koszty są wysokie, czy bezrobocie wysokie, także no, ma to wpływ wszystko na to, co się dzieje, ale dziękuję bardzo. To się z tego wniosek wypływa, że trzeba pracowitych Japończyków zapraszać do Polski, niech tu pracują. Tak, byle by chcieli przyjechać. No, nie znają Polski. Jak poznają, to może przyjadą. Dziękuję bardzo za ten komentarz i za te pytania. Czy pan chciałby coś dodać? Tak, ja tylko kończąc, bo też może uzupełnię, widzę, że pan doktor napisał też na czacie, że Chiny się przeludniają, Japonia się wyludnia. Myślę, że zamiast Chin, dobrze, żebyśmy tam Indie wprowadzili, bo Chiny też mają duży problem demograficzny i oni już zaczynają się pojawiać, także ta polityka jednego dziecka wprowadzona x lat temu teraz zbiera swoje żniwo bardzo ostro. I tyle tytułem jeszcze może do dwóch takich komentarzy. No faktycznie, jeżeli chodzi o te modele zarządzania japońskiego, one jakby się nie przyjęły, tak? Wprowadzanie zmian w kierownictwie japońskim jest bardzo, bardzo trudne. Jeżeli przyjeżdżają specjaliści z Zachodu, też trafiają na bardzo duży opór z tej strony. No jedną z takich historii, ale to już nie będziemy o tym mówić, prawda, czasu nam brakuje, to był Carlos Ghosn, który przewodził, prawda, Renault i Nissanowi, on później musiał z Japonii uciekać, tak, bo był skazany, także takim uciekinierem można powiedzieć. No jakie tam były dokładnie powody, nie będziemy się zagłębiać, w każdym razie też te próby wprowadzenia zmian, innowacji, no w Japonii czasami niestety, ale się nie udają. Pamiętajmy też o topografii, tak, japońskiej. To jest, tam są góry praktycznie, tam nie ma czasami gdzie, dlatego też faktycznie są drogie. Już nawet nie mówię o kupnie jakiegokolwiek mieszkania, ale o wynajmie w tych ośrodkach dużych miejskich, ale wiesz, jak wspominałem, Japonia wyludnia się na prowincji i tam na przykład czasami stoją domy, stoi ziemia, tego nikt nie chce, tak? Tego nikt nie potrzebuje i to też jest pewien problem. Natomiast jeżeli chodzi o same koszty utrzymania na przykład takich produktów standardowych, no to w miastach tych większych też są supermarkety, tylko one się nie reklamują i powiedzielibyśmy, że one nie odbiegają jakoś od warszawskich na przykład tak cen, więc to też akurat nie jest tak, że te produkty żywnościowe w Japonii są jakoś diametralnie droższe. Trzeba wiedzieć, gdzie je kupić, to fakt, to się zgadza. Dobrze, drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejszy udział w seminarium. Przede wszystkim dziękuję naszym prelegentom, którzy przyjęli moje zaproszenie i mogli podzielić się z nami swoim doświadczeniem, bardzo bogatym doświadczeniem, dorobkiem i też badaniami, wynikami badań. Bardzo dziękuję również tutaj uczestnikom, którzy zabrali głos, szczególnie tym uczestnikom, którzy zadawali pytania i komentarze, udzielili jakichś. Drodzy Państwo, te seminaria z cyklu Horyzonty Ekonomii mają właśnie charakter interdyscyplinarny. I dobrze, że dzisiaj też wybrzmiało, że wśród prelegentów nie było ekonomistów, tylko specjaliści z różnych dyscyplin, z różnych obszarów nieekonomicznych, ale jednak jak widać również zabrali głos na bardzo ekonomiczne tematy i to jest cenne w tych seminariach, że możemy spotykać się będąc z różnych katedr, z różnych jakby dziedzin, czy też nawet dyscyplin, to pokazuje, że ekonomia jest taką nauką społeczną i szeroką, interdyscyplinarną i dlatego ważne jest, żeby tutaj było miejsce również na taką wymianę poglądów, doświadczeń, gdzie możemy właśnie w sposób taki interdyscyplinarny jakby przedyskutować pewne kwestie. Także bardzo serdecznie dziękuję dzisiejszym
panelistom, dzisiejszym prelegentom za tą, za ten głos w tej dyskusji. No i drodzy Państwo, przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego seminarium i zaprosić na kolejne, które odbędzie się 27 kwietnia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.